Pani doktor, pani zajmuje się medycyną ogólną, leczy pani ludzi, czyli odpowiada pani jakby za, umówmy się, przedłużenie życia, funkcjonalności. Tak, za dobrostan zwany zdrowiem. Ta działka medycyny, którą się zajmuje w Stanach Zjednoczonych, nazywana się jest medycyną integracyjną, czyli ona jest oparta o fakty naukowe. Natomiast rzeczywiście doszukujemy się związków chorób przewlekłych nie w jednym narządzie, tylko patrzymy właśnie na całość zaburzeń, które mogłyby na tą dysfunkcję wpływać. Na przykład takim typowym przykładem jest dysfunkcja na przykład przy chorobie Hashimoto, która może być wywołana zakażeniem przebytym lub związkami z chorymi jelitami. No może to jest choroba autoimmunologiczna, ale szukamy przyczyn, szukamy korzeni. To jest ostatnio bardzo popularna choroba, problem ludzi współczesnych. Czy dieta faktycznie jest w stanie im pomóc? Tak. Ja sama zresztą jestem osobą, która przebyła chorobę Hashimoto, w związku z tym jestem żywym przykładem, że się da. Wyleczyła pani tylko to i wyłącznie dietą? Nie, w żadnym wypadku nie była tylko i wyłącznie dieta, to było połączenie całości. Odpowiedniej suplementacji, wyleczenie stanów zapalnych w organizmie. I ile czasu trwało pani, trwał etap, okres leczenia? Około 1,5 roku. Tak krótko? Myślę, że chora byłam dużo wcześniej, natomiast od momentu, kiedy zaczęłam być leczona, trwało to 1,5 roku. Tak, ale nawet koleżanki, znajomych, którzy właśnie cierpią na Hashimoto, wydają fortunę dosłownie na dietę, na specjalne produkty, których nie mogą jeść według teorii Hashimoto i borykają się z tym już dobre kilka lat. Nie wierzą, lekarze rozkładają ręce, mówią, że to raczej nie jest wyleczalne, że muszą całe życie stosować już tą dietę. Tak jak powiedziałam, choroba może trwać bardzo długo, natomiast jeżeli wchodzi się w remisję, no to później ta remisja może być trwała. Także akurat mam sporo pacjentów z Hashimoto, natomiast głównie interesuje mnie oś jelita mózg i oś jelitowa wszelkich chorób. Właśnie w tej chwili piszę książkę na zamówienie wydawnictwa Pascal o tym, jak jelita wpływają na całość organizmu. Jeżeli chodzi o klub kobiet, biznesów, w którym się dzisiaj znajdujemy, świętujemy piątą rocznicę, już piąte urodziny. Jak długo pani należy do klubu? Od 3 lat. Co pani dowiedziała o klubie kobiet? Przypadkiem. Przypadkiem obserwowałam Ilonę Adamską, która jest dla mnie wielką inspiracją i bardzo podobały mi się jej niektóre projekty. Teraz jest fantastyczna akcja, nie hejtuje, motywuje, zatem coś, co rzeczywiście każdy z nas powinien sobie gdzieś tam w sercu zapisać, zwłaszcza w dobie bardzo popularnych mediów społecznościowych. W branży medycznej wśród lekarzy też funkcjonuje hejt? Tak, hejtujemy się nawzajem i bywamy hejtowani przez pacjentów. Więc absolutnie funkcjonuje hejt tak jak wszędzie. Ale lekarz i biznes nie do końca w świadomości ludzkiej idzie ze sobą w parze. Czego się pani spodziewała po wejściu do klubu biznesu? Szczerze mówiąc, ciekawych ludzi. Spotkania ciekawych ludzi. Wiele lat spędziłam w Ameryce i po powrocie poszukiwałam miejsca, gdzie poznam nowe osoby i gdzie będę mogła się wymienić z nimi doświadczeniami. A co głównie panią inspiruje w pani zawodzie? Dlaczego akurat uważa pani, że to jest ten dobry kierunek i spełnienie marzeń? To jest bardzo trudne, dlatego że na mnie to padło, jak miałam 12 lat. Można powiedzieć, że to nie ja wybrałam sobie zawód, ale zawód sobie wybrał mnie. Potem usiłowałam
zbaczać z tego kierunku, ale zawód się mnie do tej pory jednak trzyma. Interesuje mnie medycyna, interesuje mnie zwłaszcza organizm jako całość. Nie interesowałam się jakimiś wąskimi specjalizacjami, chociaż mam na przykład doktorat z alergologii, ale to też taki był właśnie z pogranicza alergologii i immunologii. Więc... Ale to jest bardzo ciekawe, co 12-latka może wiedzieć o leczeniu ludzi? Och, Przedtem, może rodzina była też, wywodzi pani z rodziny medycznej? To znaczy, drugi lekarz w mojej rodzinie starszy ode mnie, on raczej zdecydował się na medycynę pod moim wpływem wtedy. No, marzył o tym, żeby zostać leśnikiem. Był bardzo dobrym lekarzem, chirurgiem, niestety już nie żyje. Natomiast ja przeczytałam książkę Cytadela, Kronina, jako osoba, powiedzmy sobie, jakaś taka bardzo romantycznie usposobiona. Uznałam, że to wspaniały zawód. Też nie mogę powiedzieć, że nikt mnie nie ostrzegał, że będzie trudny. Tak, lubię ten zawód. Co jest najtrudniejsze w zawodzie lekarza? Kiedy nie udaje się pomóc, mimo tego, że pacjent się stara i lekarz się stara. To jest bardzo trudne. Nie, w praktyce mam bardzo dużo sukcesów medycznych, zresztą zwalniam teraz, dlatego że zwalniam tempo przyjmowania pacjentów, a już myślę trochę o emeryturze. Natomiast bardzo dużo sukcesów, ale równocześnie tego dnia, kiedy widzi się pasmo sukcesów, jest jeden pacjent, któremu nie udało się pomóc, ten dzień jest poświęcony temu pacjentowi i o tym się myśli. Mimo tylu lat doświadczenia nie jest się w stanie przyzwyczaić do porażek, do tego, że wiadomo, pacjent czasem po prostu umiera, schodzi. No ja akurat zajmuję się pacjentami w takim wieku, że nie schodzą, natomiast cóż, nie jestem w stanie przyzwyczaić się do porażek, mimo tylu lat doświadczenia. Okay, na scenie z okazji pięciolecia klubu Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu życzyła pani kobietom, dała pani maksymę, dewizę mądrości, Coco Jumbo i do przodu. Czy w życiu też się pani tym kieruje i to doprowadziło panią na szczyt? Tak, w życiu się zdecydowanie kieruję tą dewizą. Dużo miałam trudnych momentów, dużo miałam problemów zdrowotnych, dużo miałam także porażek. Jednak mimo wszystko trzeba iść do przodu, trzeba widzieć przed sobą nowe cele. Ja nie mam zwyczaju się poddawać. A cel na najbliższy okres? Cel na najbliższy okres. Książka, coś pani wspomniała? Skończyć książkę, tak. I mamy projekt wspólnie z Moniką Richardson, o którym pewnie niedługo będziemy opowiadać. Zresztą, nawiasem mówiąc, też myślę, że celem na najbliższy okres jest przede wszystkim edukacja medyczna, bo trochę właśnie chcę już odejść od przyjmowania pacjentów i zacząć edukować ludzi zdrowotnie bardzo prostymi słowami, tak żeby rozwiewać pewne mity i dawać im pewną solidną podstawę do tego, żeby mogli się o swoje zdrowie zatroszczyć. Więc to jest moje marzenie. Mam nadzieję, że się spełni. To tyle, pani serdecznie życzę i dziękuję za rozmowę, pani doktor. Dziękuję bardzo.